Cześć, witajcie z tej strony Jacobini i dzisiaj mamy kontynuację podsumowania dramy Farel versus Rafa i Ewela, część druga. Ale zanim to, zobaczcie, pięć ostatnich subskrybentów. Cieszę się, że tak fajnie. Tak dużo wyświetleń zrobił ten film, bo aż prawie 600. Łapek w górę jest 16, natomiast w dół 8. I poczytamy sobie na początku komentarze z poprzedniego filmu. Tak jak pod tamtym filmem, proszę o nieoczernianie żadnego z twórców i nie szerzenie nienawiści. Okej. No. Tak, Jacobowski. A powiedz, żeby Rafa i Ewela się wynosili z gry YouTube'a. Tak. No, jak widzę, większość komentarzy jest po stronie Farela, na przykład miły 321. Farel ma rację, ponieważ Teraz, Rafa odgapia. Zobaczycie sobie urywek z tego. Bo ostatnio był film, tylko początek nie był dokończony, niestety. Więc spokojnie, nie musicie wychodzić z materiału, to tylko 5 minut trwa, więc zapraszam do oglądania. Dlaczego ty mnie obrażasz w ogóle? Dlaczego on mnie obraża? Nic na niego złego nie powiedziałem. Nic na niego złego nie powiedziałem, naprawdę. Nie rozpieprzy mnie. Co mam ci dać? Jak to w ogóle jest możliwe, że chłopak, którego ja nie znam. Chłopak, którego ja nie znam, ani on mnie nie zna, on mnie obraża, że ja mam posturę. No i co z tego, że mam posturę? Mogę mieć nawet posturę Adama Małysza i co z tego, no? Dobra. Że się nakręcili jak, kurde, nie wiem. Tak szczerbaty na suchary. Jak szczerbaty na suchary, dokładnie. Nie, wiecie co, to jest przykre, naprawdę, to jest przykre. Wiesz, jak nie, nie, nie wyłączę. Dopóki ze mną nie pogada, tego nie wyłączę. No, ale czy, dlaczego? On chce, słuchajcie, on chce, możecie nawet to szutować. Farel chce, nie wiem, najpierw wyzywa mnie na Fame MMA, można powiedzieć, że wyzywa, bo pisze o tym. To licie głupoty, sami wymyśliliście, ja nie będę z nikim rozmawiał, bo nie mam oczy. No ale dlaczego? Nie, poczekajcie. Dlaczego on nie chce ze mną porozmawiać? Niech wyjaśni to, co pisał jego czat tutaj, no i tyle. Fajnie by było. Fajnie by było. Tylko wiecie co? Ja wam powiem prawdę. Albo nie. To sobie jeszcze zostawię sobie to na inny dzień. Jest to mega przykre. Jak możesz to mi znaleźć, ja chcę tylko widzom pokazać, jak jest. Jak jest po prostu. Czy chłopak, którego ja naprawdę nie znam. Nie znam cię. Naprawdę nie znam cię. A ty jesteś w stanie mnie obrazić, że ja jestem po stroju 15-latka. No i co z tego? To jego kolega. Aha, jego kolega. Myślałem, że jest lepszy od posturowo. No i co z tego? No to niech przyjedzie, niech mnie pobije. Będę miał siwe oko 2 tygodnie. I nie ruszy mnie to ani trochę. Tylko dlaczego? Tylko dlaczego? O co tu chodzi? Czy to jest w ogóle, nie wiem. Nie, naprawdę, słuchajcie, ja nic, ani go ci obraziłem, ani nic. Serio, nic mu nie zrobiłem, nic. I nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Teraz on nic nie mówił i to widzowie robią dramę. No to jeśli widzowie zrobią dramę, to niech przyjdzie i mi to powie na przykład, nie? Nie będzie z tobą rozmawiał. O czym? O nie, on robi swoje. Tylko szkoda, że mówisz w internecie publicznie, że oszukujemy. O czym gadać, stary? O czym mam z nim gadać?
Tak, ja się pokłóciłem z Jacobem przez Farela. No ale, ale trudno, no. No. Tak jak widzicie, nie? Tak jak widzicie. Sami wybieracie, kogo oglądacie. Duży Kevin. Dla kogo? Nie, jeśli słuchajcie, ja jeszcze raz. Poczekajcie chwilkę. Bo już mieliśmy kiedyś sprawę z wkurwionym. Nie, jedno tylko chcę. Jedno tylko chcę powiedzieć to, co mnie najbardziej boli. To, co mnie najbardziej boli, powiem teraz. Fajne święta, youtuberzy. Dlatego się z nikim nie trzymamy. Właśnie dlatego. Czekajcie chwilkę. Tylko sobie jeden pliczek odpalę. Czekajcie. Lekarza. No, chyba będę musiał, co? Z podpiętym okiem, bo normalnie siła jest dominacją wszystkiego. Naprawdę, powiem wam. Silniejszy zawsze wygrywa. To jest to. Silniejszy zawsze wygrywa. Czekajcie, tylko sobie odpalę jeden plik i już wam pokazuję. I na przykład, albo w sumie, czekajcie, bo nie mam tego akurat. To jest chyba to? Nie mam akurat tego rozwiniętego. Teraz wam coś pokażę. To, co mnie najbardziej boli, tak jak mówię. Czekajcie. To jest wszystko. Okej. Okay. Teraz wam coś pokażę. Jako, że mieliśmy kiedyś identyczną sprawę z wkurwionym, przy czym z wkurwionym jest wszystko jasno i na temat, to postanowiliśmy sobie z Eweliną na przyszłość się asekurować tym, co jest, tym, co się pisze o nas w internecie. Okej, okay, a teraz będziecie mieli urywek klipu z tego, jak ogólnie cały internet wziął oczernia Farela, oskarża go o to, że podrobił wstawkę. Ale nikt nie zwrócił uwagi na to, kiedy została wypuszczona. Więc macie teraz materiał, jak Farel dowiedzie tego, że jednak nie podrobił tej wstawki. Wszystko zaczęło się od posta, który napisałem na swojej karcie społeczności 2 miesiące temu, kiedy miałem około 177 tysięcy subów. Wtedy praktycznie nikogo nie znałem na YouTubie. Dopiero jakieś 2 tygodnie później pojechałem do Paryża, gdzie poznałem Manojka oraz Jacoba prywatnie. Śledząc zagraniczny YouTube, widziałem bardzo fajną formę przedstawienia tego, co się będzie działo w odcinku w postaci krótkiej historyjki fabularnej. Było to już wcześniej obecne w filmach Minecrafta, wiem, że wiele osób coś takiego stosowało. Więc coś takiego zacząłem tworzyć. Wielu widzom się to spodobało, że można w taki sposób to przedstawić, że można wymyślić bardzo fajną, krótką historyjkę na temat danego odcinka, podłożyć pod to muzykę, podłożyć pod to jakąś historię, wzorowaną na przykład na jakiejś baśni i wszystko fajnie zlepione jest w jedną całość. Robi to wyświetlenia, super, każdemu się podoba. Do czego teraz dążę? Do tego dążę, że 2 miesiące temu, był to 14 października, opublikowałem pierwszy film ze wstawką fabularną, do której wy się teraz odnosicie, że skopiowałem od Sandy. Sprawdźmy sobie teraz, moi drodzy, kiedy ja dodałem odcinek, a kiedy dodał Sandy.
A więc tak, moi drodzy, pierwsze kłamstwo trzeba tutaj obalić, które zostało zatajone podczas montażu ich materiału. Wejdźmy sobie na kanał Sandy, wpiszmy Hayden, jest tutaj halloweenowy Hide and Seek, który został dodany 19 października 2018 roku. Tries to saw off their face. Okay, three hiders, one seeker, and a lot of Halloween death. If you guys enjoy this video, porównują to do mojego odcinka, który ja nagrałem. Ok, odcinek został dodany 19 października 2018 roku. Weźmy sobie teraz na Farrell Ramageddon i zobaczmy. Jeden zabójca, trzech uczestników walczących o przeżycie. Okej, okay, to nie jest hide and seek, ale trzech uczestników walczących o przeżycie, jeden zabójca. Jasna sprawa. Do wolności prowadzi tylko jedna droga. Przez... I zobaczmy, kiedy ten odcinek został dodany. Odcinek został dodany 14 sierpnia, czyli 2 miesiące prędzej. Rozumiem, że jest teoria, że ktoś potrafi podróżować w czasie. Ja jestem chyba jedną z tych osób, która to potrafi. Dragon Ball Herę. Więc proszę, jeżeli montujecie jakiś odcinek na kogoś temat, nie róbcie czegoś takiego, że nie sprawdzicie nawet daty dodania, bo to jest żaden niestety argument. Niby tak, oskarżyli go niewinnie, lecz Rafa znalazł kilka rzeczy, które rzeczywiście Farrell skopiował od nich. Tak, mówią, że to zazwyczaj się dzieje w ciągu 7 dni, a teraz zobaczycie właśnie urywek filmu, jak o tym mówi. I teraz przedstawię wam fakty i argumenty, które tutaj raczej Farrellowi nie pomogą. Zobaczcie, zacznijmy od naszego kanału, wejdźmy sobie, crashujemy, serwery Fortnite. Wiem, że tutaj źle napisałem, nieważne, Rafa i Ewela, i tak mi znajdzie. I zobaczcie, 3 miesiące temu dodajemy film, w którym crashujemy serwery Fortnite. Wejdźmy na to. Dzisiaj będziemy crashować serwer. Dwójką widzów przez godzinę szukaliśmy czerwonych zrzutów i tutaj i też opowiadamy, co będzie w kolejnej części. Jak najwięcej kolców stadionów, które budowaliśmy później na max levelu. Widzieliśmy taki odcinek na zagranicznym YouTubie. I tutaj od razu mówię, też wzorujemy się na zagranicznym YouTubie i ten odcinek wzorowaliśmy na odcinku zagranicznym. I tak jeszcze wam powiem szczerze, słuchajcie, my nic naprawdę do Farrella nie mamy, że on robi te filmy na wzór zagranicznego YouTube'a, ale jeśli Farrell czepia się nas, że to my kopiujemy od niego, to muszę wam po prostu to pokazać. Muszę po prostu. Testować, czy to prawda, czy Fortnite pod... Zobaczcie, Farrell zwraca uwagę, bardzo zwraca uwagę na daty. Także macie 21 września i teraz tak. Wpiszmy sobie Farrell. Pamiętajcie, 21 września. I tutaj mamy film Farrella. Zobaczcie. Jest to 26 września. Jestem ciekaw, co Farrell tutaj robi. Zobaczcie. No to nieźle. Nie wypał. Poleciała kostka. Czekam na rezultat. Ty, no nie. Połączenia. Serwery wywaliło. Upłynął limit. Dobrze. I teraz, jak widzicie, Farrell zawiesza serwery. Crashować, a zawieszać. Wydaje mi się, że jest to samo, lub są to też synonimy, jak spolszczymy sobie oczywiście to słowo. Farrell taki film nagrywa 26 września. Przy czym przypominam, u nas na kanale pojawił się ten film 21 września. I teraz Farrell, tutaj będziecie mieli za chwilkę cytat. Zobaczcie. Musicie chociaż nawet napisać. Siema Farrell, robisz fajne wstaweczki. Czy możemy również coś takiego robić? I tutaj Farrell mówi o tym, że to my powinniśmy przyjść do niego i zapytać, czy możemy zrobić takiego wstępniaka. Czy Farrell przyszedł do nas i zapytał nas, czy może zawiesić serwery Fortnite, czy może tak naprawdę ściągnąć od nas ten odcinek, a nawet wzorować się? No nie, my od Farrella czegoś takiego nie wymagamy. To on każe nam się prosić, czy możemy zrobić podobny film, tak jak na zagranicznym YouTubie. Tutaj jak widzicie kamerę Farrella. Farrell jeszcze nie odkrył Ameryki, nie odkrył Lachlana. I wygląda na to, że jak jeszcze kamery nie zmienił, to jednak wzoruje się on jeszcze na polskich YouTuberach, większych YouTuberach, a może jeszcze o większych zasięgach, teraz już nie. No, wszystko, słuchajcie, jest zweryfikowane tutaj. Farrell dodaje taki sam odcinek 5 dni po nas.
Mało wam dowodów? To w takim razie przejdźmy dalej. Farel, jak wejść pod mapę? I tutaj macie filmik Farela. Farel, jak wejść pod mapę? Wir i runy od spodu. Poza mapą. Bardzo proste, proste. Gratuluję. Może nam się zniszczył. I teraz chcę wam coś pokazać. To jest 1 października. Puszczamy. Zapamiętajcie datę, to jest 1 października. Głównie chciałbym wam pokazać to. Zobaczcie na miejsce. My też wzorowaliśmy się na zagranicy wtedy. Tutaj Farel już widać odkrył Amerykę. Zaraz wam pokażę, dlaczego tak mówię. I zobaczcie, miejsce. Tutaj miejsce. Wózek przy krawędzi, wózek nam wpada w ścianę, buguje się. Jeszcze raz. To jest 1 października. Zabudowujemy, kiedy jesteśmy na dole. Patrzymy, czy nie możemy wstanąć. Nie możemy. I wskakujemy szybko prowadź. Jak widzicie, jesteśmy poza mapą. Bardzo proste, proste. Tak, bardzo prosty Farel. A teraz Rafa i Ewela. Rafa i Ewela nagrali taki odcinek 22 września. Weszliśmy pod nowy Loot Lake. I teraz zobaczcie. I teraz zobaczcie, jak Rafa i Ewela to zrobili. Wzorując się na zagranicznym internecie, na zagranicznym YouTubie. Zobaczcie. I tutaj Rafa i Ewela dodają taki film 22 września, 9 lub 10 dni wcześniej. To jakoś inaczej? I pokazujemy wam, jak wejść pod mapę. Zobaczcie. Mówi, że prawie byłeś? Czy to nie jest podobne? No. Ty wiesz, jak już to zrobić? Tak. To rozwalamy. Bierzemy wózek. Puszczamy go. Zabudówka. No i teraz jak nie wyjdzie, no to będzie kiepsko. Próbujemy. Jest! Jestem? Dobrze, i tutaj macie drugi argument tego, dlaczego to Farel podąża za nami. Dlaczego to Farel później dodaje filmy. Czy my odezwaliśmy się do Farela z pretensjami i nazwaliśmy go, że jest, że żenujące ma filmy i te filmy są słabe, że to my jesteśmy jedynym quality? No nie, my tacy nie jesteśmy jak Farel. Jestem. Dobrze, czyli jest. Tutaj macie dwa argumenty i teraz pokażę coś, co was zdziwi. Jak wbijecie 10 tysięcy łapek, to robimy takiego samego... Dobrze, nie wiem czy wiecie, ale Rafa i Ewela zrobili taką lamę z Fortnite'a i zaczęliśmy robić serię Fortnite in real life. I to już był 5 odcinek. Przenieśliśmy tutaj lamę z Fortnite'a, tak? I pytanie, co można by było przenieść dalej? No pewnie jakieś bronie, tak? Zobaczcie, 31 maj. Wejdźmy na kanał Farela. Dobra, i tutaj jesteśmy, słuchajcie, na kanale Farela i on też postanowił, że zrobi on serię przenoszenia rzeczy z Fortnite do realnego życia. Wejdźmy sobie na jeden film i zobaczmy, czy jest tu jeszcze jakiś... O, jest Jack Jack, ok. Jakbyście znaleźli jakiś, to podeślijcie, że jednak robił to wcześniej. Ale z tego co widzę, Farel zaczął robić taką samą serię jak i my. My robiliśmy Fortnite in real life i Farel 8 lipca, co znowu jest po nas, zaczyna kręcić takie same filmiki. Magic. Także Farel, słuchaj, to już jest trzecia rzecz, którą robisz po nas. My nie odzywamy się do ciebie nic. I mamy to, szczerze, w dupie. I tak jak tutaj możecie zauważyć, Farel ściągnął od nas jedną serię, ściągnął od nas dwa filmy i oskarża nas o wstępniaka, który trwa 18 sekund, że my ściągnęliśmy go od niego. Jeśli chcesz nas zaatakować argumentem, że to my ściągnęliśmy filmy z zagranicy i ty również, ale później, to mamy ten sam argument dla ciebie. To ty ściągnąłeś z zagranicy, z Robloxów, Minecraftów, przedstawienie fabularne, a my zrobiliśmy to również z zagranicy. Jeśli tego nie rozumiesz, oglądnij jeszcze raz. Wróć parę minut wcześniej, oglądnij jeszcze raz. Zobacz, co ty robiłeś i zobacz, co ty pisałeś o nas. I wróćmy sobie do głównej części tematu. Teraz pytanie, jeszcze mam pytanie, jak szukam tego postu. Dlaczego Farel zataja przed wami takie fakty? Wytłumaczcie mi, dlaczego? Przejdźmy sobie do tego postu i ja ci powiem, co najbardziej nas zabolało. To po pierwsze, a to po drugie. Tego w ogóle nie poruszyłeś w swojej odpowiedzi. Słuchajcie, moi drodzy, jestem zażenowany tym, jak tak duże kanały kopiłem prawie 1:1 moje pomysły, to 1:1 pomysły i filmy od dużo mniejszych, dopiero rozwijających się kanałów, nie mając pomysłu na siebie. Człowieku, teraz wyjaśnię cię trochę bardziej. Zobacz, co robiłeś ze swoją dziewczyną na streamach. Robiłeś Clash Royale. Czy ktokolwiek robił tak wcześniej? No tak, Rafa i Ewela to robili wcześniej, tak?
Czyli można powiedzieć, idąc twoim tokiem myślenia, skopiowałeś od nas właśnie model naszego streamingu. Ok, zobaczcie, tutaj macie przykłady. W dodatku robią to w żenujący i słaby sposób. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś ocenia was w ten sposób, bo to jest atak, słabo uczycie się z matematyki, to zły nauczyciel powie wam tak. Jesteś głupi, że nie potrafisz tego rozwiązać, tak? Dobry nauczyciel podejdzie do ciebie i powie ci tak. Słuchaj, zmień to i to, bo to robisz na przykład, to robisz nie tak jak trzeba. Zobacz na przykład na moje filmy i zobacz, jak mógłbyś podnieść swój montaż, czy zobacz na przykład na kolegę z boku, poproś go o to, żeby ci pomógł. Tak postępuje dobry nauczyciel. A jak postępuje Farel? Farel obraża nas w tym poście, że robimy to w słaby i żenujący sposób. Nie masz prawa tak o nas mówić i nas oczerniać przed 1400 osób co najmniej. A ten post pewnie miał zasięgi dużo, dużo większe. Czyli fajnie przedstawiasz na nasz kanał przed inną publiką. I teraz chodźmy dalej. Pewnie pamiętacie, do tego się już odnosiłem i teraz odniosę się tutaj do najważniejszej rzeczy. Farelu, mój drogi kochany, powiedz mi, kiedy zacząłeś tagować swoje filmy Gwiazdki Nowy Tryb? Znajdźmy na twoim kanale. Bo jak już wszystko kopiować, to pamiętajcie, jak już wszystko kopiujecie, wejdźmy sobie tutaj i wpiszmy nowy tryb. To jest nasz kanał i tutaj wyskoczą wam wszystkie filmy z nowych trybów. Słuchajcie, jesteśmy teraz na naszym kanale i wyszukuję wam frazy tryb i chcę wam pokazać, kiedy dodawaliśmy taką frazę, którą ukradł nam Farel. I to już będzie czwarta rzecz. Dobrze, tutaj mamy nie te rzeczy. Tutaj mamy pierwszy nasz film, który tak tagowaliśmy. Tylko zobaczcie gdzie. To jest nasz pierwszy film. I tutaj już było, zbudowaliśmy największy trap tunel jako nowy tryb. Ok, to jeszcze potrafię zrozumieć. To jest film, bodajże, wejdźmy, sprawdźmy. To jest film z 19 sierpnia. Tak? I teraz wejdźmy sobie na film, który już jest otagowany. No może te gwiazdki są nie tak jak w tej chwili, ale mamy nowy tryb. Rakietnica sterowana. Film został dodany 10 września. Teraz przejdźmy na kanał Farela i zobaczmy, kiedy on, od kiedy on tak taguje filmy. Dobra, ja sobie szukam właśnie tego, od kiedy Farel tak taguje filmy z trybami. Czekajcie chwileczkę. Nowy pistolet. Tam oczywiście było wcześniej nowy tryb plac zabaw. To jest ogółem film o tym, że dodano plac zabaw, ale chodzi mi tryb jako przedstawienie właśnie takie już kreatywniejsze niż właśnie przekazanie tylko, że dodali jakiś tam tryb na przykład snajperski. I tutaj chcę wam pokazać, że Farel pierwszy raz, żeby nie było, że Farel pierwszy raz swój film otagował nowy tryb Eldorado. Później znowu nowy tryb Inwazja Bambika. I tu Farel już zacząłeś te fabułki robić, także nie mów, że to my nie patrzymy na daty, jak ty nawet z własnego kanału nie znasz. Jako że Farel lubi robić od 1 do 10 dni rzeczy po nas, to zobaczcie, 15 września. Farel, także gratuluję ci czwartej rzeczy skopiowanej od nas. I to zauważyłem tak naprawdę niedawno, że nawet nazwę potrafiłeś skopiować od nas. Bo wcześniej tak nie tagowałeś, ok? Także mam nadzieję, że przedstawiłem wam główne rzeczy, o które nas Farel posądza. Farel osądza nas o to, że robimy wstępniaki z fabularnym przedstawieniem. Nie patrząc na to, że tak naprawdę on sam jest tak wielkim hipokrytą, że zaczynając od streamingu Clash Royale, zaczynając od streamingu Fortnite'a, wszystko to robił później od nas. Uwierzcie nam, wszystko to robił później od nas. I macie też dowody tego, że kopiował od nas filmy, kopiował także nazwy, formułę nazwy, nowy tryb, co jest naprawdę mega słabe. I tutaj macie cztery moje przykłady, cztery moje argumenty na ten temat, że tak jest, a Farel ma tylko argument fabularnego przedstawienia, które trwa 18 sekund. I to jest podstawa dla Farela, żeby pisać coś takiego, żeby wyzywać kogoś na Fame MMA i zaraz do tego przejdę, ja pokażę wam wszystko, nie tak jak Farel wam wytnie i pokaże swoje takie, wiecie, swoje dopatrzenia, że łapki nie idą w tą stronę,
On w ogóle nie słuchał tego, co do niego mówimy w tamtym filmie. Przechodzimy dalej. Chciałem was poinformować, że taki odcinek, Skoki Narciarskie, i tak zostanie nagrany, tylko w lepszym stylu. I tutaj kolejne poniżenie naszego kanału, że on jest lepszy, on się ma za kogoś lepszego. I pamiętajcie, nie wiem, czy macie taką osobę w klasie, która ma się za takiego narcyza. Wydaje mi się, że w każdej klasie taki ktoś jest. I wydaje mi się, że nie jest taka osoba lubiana, która uważa się za najlepszą na świecie, tak jak ty. Mamy tutaj na temat odcinku, tutaj zrobiłeś błąd, Farel, z nawiedzonym domem, nie chce mi się nawet wypowiadać. Kolejne szydzenie z tego, pisząc to XD. Okej, nie wypowiadaj się, ale ja wypowiedziałem się na temat trzech filmów, ściągniętej serii i ściągniętej nazwie i ściągniętych streamach ze swoją dziewczyną, bo mało kto cię wtedy znał. Macie wszystko to i przechodzimy. Pamiętajcie, jedyne quality jest tylko tutaj. I to już nie obrażasz tylko nas, tylko obrażasz te osoby, z którymi teraz nagrywasz, bo uważasz siebie znowu za boga YouTube'a. Tak jak Ewela to wcześniej powiedziała, uważasz się za boga YouTube'a, pisząc w ten sposób. Jedyne quality jest tylko tutaj. Gratuluję ci, jesteś narcyzem. I tutaj Farel powiedział coś takiego, że zabolało nas to, że zacytował piosenkę. Nie. Nie zabolało nas to w żaden sposób. Pochwalam naprawdę twoje zachowanie, bo przynajmniej słuchając polskiego rapu, hip-hopu, czegokolwiek słuchasz, przynajmniej wiesz, czego słuchasz. Nie słuchasz zagranicznej muzyki, tak jak teraz młodzi ludzie, którzy nawet nie rozumieją, o czym ona jest, a ich to cieszy. No trochę to jest przykre w naszych czasach. Ale tutaj 1 milion czeka. No tutaj możesz tak naprawdę powiedzieć sobie, że ten milion czeka, bo coś tam. No okej, ale wiesz, patrząc na to, patrząc, dodaj sobie to. Wiesz, co mi tu wychodzi? No jesteś bogiem YouTube'a. Milion czeka, okej? To milion pomińmy, jeśli rzeczywiście tak było, że tam z widzami, pomińmy, ale to zostaje, wiesz? To już zostaje i tu wcale nie żartujesz. A co do Fame MMA? I teraz wam pokażę największą hipokryzję wypowiedzi. Po pierwsze, w swoim filmie, w którym nam odpowiadasz, że ty napisałeś, że brechtałeś i napisałeś coś takiego, to tak naprawdę wyśmiewasz mnie, że może ja z tobą nie mam żadnych szans. Ja też to przyznałem na filmie, że pewnie bym od ciebie dostał, ale tak jak ci mówię, nie boję się ciebie i nie boję się dostać po pysku. Tak jak może tobie się wydaje, że my siedzieliśmy cicho i nie odzywaliśmy się. Piszesz coś takiego. Tutaj oczywiście ktoś, kto w ogóle nie nagrywa Fortnite'a, ma zamiar nagrywać Fortnite'a i zobaczcie, tutaj, no muszę, ja zamarzę, kto to napisał, ale zobaczcie. Farel, w sumie to ciebie rozumiem, co innego się inspirować, a robić kopię. I zaraz do kopii przejdziemy. Sam w planach i zobaczcie, tutaj już pewien YouTuber nakreśla, że on też będzie robił plac zabaw i żeby do niego rzeczywiście nie miał żadnych problemów, no bo tak nie może być, no. Ja od razu sobie rączki umywam, żeby wiecie, no, żeby się do mnie nie przyczepił. Czyli no podlizywanie się i później informacja o tym, że też będzie robił coś takiego, no GG. I przejdźmy sobie tutaj. Tu odpowiedzieliśmy, że chcemy z tobą kontakt. To możecie sobie sami przeczytać. Chcieliśmy z tobą nawiązać kontakt poprzez te 2 miesiące. I nie bądź hipokrytą i nie mów w ten sposób, że ani z twojej strony nie było żadnej wypowiedzi w naszą stronę, ani z naszej, bo z naszej była chęć rozmowy o to, że nas obrażasz, wyzywasz, a także poprzez linka do naszego filmu przenosisz nam hejt na kanał. I tutaj zobaczmy, jak Farel odpisał. Farel liczy na Fame MMA 3. I co odpowiada Farel? Paweł.pl, normalnie easy win. Szydzisz, po prostu sobie szydzisz. Ja wiem, że to może dla ciebie jest zabawne, ale uwierz mi, że na przykład dla mnie nie jest zabawne, bo ja czuję się wtedy gorszy, kiedy ty tak o mnie mówisz. I to już jakoś wpływa i na widzów, i na mnie. Pamiętaj, że tam się kończą twoje prawa, gdzie naruszasz moje prawa, wiesz? Pamiętaj o tym, że ta wolność wypowiedzi jest jednak czymś ograniczona, a coś o tym wiem. Uwierz mi, coś o tym wiem. I tutaj urwał. Porównaj sobie wstępniaki w odcinkach. Dobrze. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, Farelowi chodzi tylko o wstępniaki, a teraz porównajcie sobie raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, które od nas ściągnął. Później to nagrywał, przy czym my nie obraziliśmy go, nie wyśmialiśmy go, pisząc coś takiego, nie mieliśmy się za boga YouTube'a tutaj,
Słuchajcie, my jesteśmy normalnymi ludźmi, normalnymi youtuberami, którzy nie oceniają nikogo, nie poniżają nikogo i nie mają się za nikogo lepszego od nawet od kogokolwiek. Nie mają się za lepsze osoby od kogokolwiek. Jesteśmy zwykłymi ludźmi i zawsze jak was spotykamy, za każdym razem, nawet jak wchodzicie do gierki, mówimy, że dla was lepsze było zagrać z kolegą, nie z nami. Bo my tak naprawdę nie jesteśmy, ani was nie znamy, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Młodzi ludzie źle postrzegają youtuberów i myślą, że youtuberzy to bogowie. Nie, my nie jesteśmy bogami. My jesteśmy taką samą osobą, jak i ty, widzu, który nas teraz oglądasz. Jesteśmy tacy sami jak ty. Ostatecznie opowiem wam historię. Tak. Na początku zacząłem oglądać Farela od naprawdę małej ilości subskrypcji. Nikt go jeszcze praktycznie nie znał. Myślałem, że to będzie taki fajny, mniejszy youtuber, no, z którego sobie pooglądam po prostu. Tak, właśnie spodobał mi się bardzo odcinek Runamageddon, czy jakoś tak to było, gdzie właśnie oskarża Farel Rafę. Znaczy, że Rafa oskarża, że skopiował wstawkę z angielskiego YouTube'a. Tak. No, później... myślałem, że spoko, fajny gościu, nie? Później jak zaczęła się ta drama, to tak spojrzałem na Farela, że niby odgapia. Tak. Ogólnie całą dramę zobaczyłem na początku u Rafy. Tak, u Rafy. I tak, no w sumie kogo bardziej lubię, to wasz wybór, kogo bardziej lubicie i za kim jesteście. No, ale ostatecznie to chyba tak wychodzi, wiecie, że więcej to odgapił Farel od Rafy, niż Rafa od Farela. No właśnie. Ostatecznie nie będę ich oceniać, ale wiecie, możecie napisać ogólnie komentarze, jak w sumie dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że druga część wam się też spodobała. Była tam chwilę wyjaśnień, kto od kogo rzeczywiście zgapił. No właśnie. Jeśli chcecie się znaleźć w ostatnich 5 subskrybentach, pamiętajcie o kliknięciu suba i dzwoneczka. Tak, suba i dzwoneczka. No dokładnie. Subskrypcja i dzwoneczek, mój nick to, jakby ktoś się pytał, Jacob Podłoga Inni, będziecie mieli pewnie w opisie. Tak. No i tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Był w miarę fajny. Dzięki za oglądanie. Do kolejnych odcinków i cześć.